co za mucha? Ojej! O! A mały tak? Tak robiła mama, tak muchę. Bądź, bądź. 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 Rosół poporcjowany. Sos pomidorowy zrobiony. Gołąbki zapieczone. Mięso na pierogi przygotowane. I sałatka jarzynowa z jarzyn z rosołu gotowa. Także ja jestem dzisiaj full. Mam żarcie na cały tydzień. Nie? O! A Mikołaj szuka muchy. Patrz. Patrz. A chwilę temu bawiliśmy się cieniem. Patrz. Nie, nie otwieramy tego. Tam. Tu. 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 Kto to tu przyszedł? Ty teraz będziesz z muchą walczył, co? Bać! O, bać! Ale nie w głowę! Nie w głowę! Ale nie chodziło w głowę! O Boże, nie do końca o to chodziło, kochanie. Nie do końca o to! O tak, tak! Tak, bać! O, gdzie ta mucha? Dobra, to mama też! I bać! Bać! A Mikołaj zrobił dzisiaj pierwszy krok! Mikiś, prawda? Zrobił dzisiaj pierwszy kroczek? No i cały czas robi am, tak. Zacałować! Gołąbki ogarnięte, idziemy jeść. Głodny? No, będziemy jeść, tak? Idziemy am. Jedziemy właśnie do Royal Dental na pierwszą kontrolę po 15 tygodniach. Także 15 nakładek jak z bicia czasu. Szok! Pamiętasz jak wracaliśmy niedawno? Pamiętam. No więc mega szybko przeleciało. Z drugiej strony jest to super opcja, ponieważ jakby nie było taka wizyta Jakby nie było, nie musimy jeździć co te 4 tygodnie. No przykro mi, no Mikołaj będzie apsik robił. No i tyle, no. Łobuzie! Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja to pokażę, jak ty tam łobuzujesz. Tu. No i co? Teraz nie robisz apsik? Tylko mama zacznie gadać. On jest jak dalej. Dalej zaczyna tuptać, jak ja tylko zaczynam gadać i odpalam kamerę, a Mikołaj swoje robi. I najlepsze jest to, że Marta próbowała założyć tą pierwszą nakładkę teraz i nie weszła, czyli jednak coś tam się dzieje, jednak coś tam się zmienia. Tak, ale widać to na porównaniu, to widać może nie z przodu, ale z tyłu tam ja bardzo czuję, że się dużo, dużo pozmieniało i te zęby no, pokonały niezłą drogę, co jest też niesamowite, no bo to są nakładki, więc wiecie, całkowicie inaczej się człowiek spodziewa, a tu jednak daje to mega efekt. Po tych 15 tygodniach, co mogę powiedzieć, przestałam se plenić praktycznie, przyzwyczaiłam się do tych nakładek bardzo mocno, może które za głośno mówię, co? Za głośno? Nie? Mega się przyzwyczaiłam i tylko utwierdziłam się w tym, że to była bardzo dobra decyzja i bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na ten rodzaj aparatu, a nie wiecie, taki zwykły, ponieważ go nie widać i niejednokrotnie dostaję wiadomości, czy ja dalej noszę ten aparat, czy już skończyłam leczenie, bo po prostu tych nakładek praktycznie nie widać. Jestem bardzo ciekawa, co dzisiaj będzie. Jak będzie wyglądała ta wizyta, czego się dowiem, no i na ile tygodni dostanę jakby kolejną partię nakładek. Także no. Bo ty masz dzisiaj dostać? No tak, no bo ja już nie mam. Dla ciebie już, że ci dadzą? No tak mi się wydaje, bo ja nie mam już nakładek, no. Ani jednej nie mam, bo już miałam zmieniać na kolejną w piątek. Ale wizyta była zmieniana, przekładana tydzień albo dwa tygodnie później i po prostu nakładki się skończyły. Więc jestem aktualnie na nakładce, która już powinna być zmieniona w sobotę. Tak? Tak. Masz za długo nakładkę? Tak, nie wiedziałem. Tak, ale ja się pytałam, że skończą się nakładki i powiedziałam pani z rejestracji, że to nic nie szkodzi, że po prostu trochę dłużej będzie. Także jedziemy, zabiorę was ze sobą, no i co?
Nie mogę się doczekać. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Już miała dłuższe leczenie, bo już miałaś przeciągnięte od środy do... tak, a teraz masz od tydzień ponad? No jak w sobotę miałam mieć zmianę na kładkę, a mamy dzisiaj poniedziałek. No, to już jest 4-5. Minie od razu. Co? To już jest 5 dni. Jezus, 5 dni. Mam dłuższe leczenie o 5 dni. No. Matko jedyna. Co my zrobimy? Statystycznie 15 tygodni, 5 dni. Ile masz tygodni mieć? 90. No, to jakoś tak do każdego 15, żeby wyszło 90, da 5 dni, to wyjdzie z jakiś miesiąc dłużej. Pani, na przestrzeni, że miałam leczyć zęby 5 lat, a będę leczyła je o wiele krócej, no to wiesz, wiesz. A potem jedziemy do IKEA. W nagrodę, że Martusia tak grzecznie i super nosi aparat. Tak. To ty jest. Jest, duża różnica jest. Jest duża różnica. Język trzymam bardziej za zębami. W ogóle całkowicie inaczej się mi gryzie też, że w końcu mogę ugryźć coś przednimi zębami. Wiecie, ja nie mogłam. Ja nie byłam w stanie ugryźć przednimi zębami, bo wszystko po prostu i tak mi wypadało. Bo taka dziura była. A teraz już jestem w stanie. Jeszcze nie do końca, bo jeszcze potrzebuję tak paru tygodni, ale jest lepiej. No. Teraz Marta może się wgryźć w bułkę Krzysia. Dokładnie. Nie tak, że wgryzę się, a potem jak próbuję urwać, to wszystko i tak zostanie, tylko faktycznie urywam. Ta-da! Jest lepiej. No. Okej, okay, jedziemy. O, ale mi nadgarsteczek szczela. Czułeś? Czułem, fajnie, co lepiej ci. A, boli. To jest ten nadgarstek, co miałam w tym. To jest ten po jodze. Ten. No. Ale cię tam chrupie, no? Chrupie mi, bardzo mi chrupie. Ale dalej? Znaczy od tego momentu? Boli mnie. Boli cię? Mówisz, że już nie boli. Jak po, wiesz, oprę się na nim, to boli mnie. To się nie opieraj. No proste, dlatego. Kocham, dawać takie rady. Z mistrzem leczenia. No, mógłbyś zostać lekarzem. Stoimy już pod Royal Dental, mamy jeszcze jakieś 15 minut, także idealnie się udało. Jeszcze załatwiliśmy Lidla, bo wszyscy głodni. Ja jeść jeszcze nie mogę. Tak, to jest. Będzie mi niedobrze. No, będzie niedobrze. No. Okej, okay. Ale fajnie udało się zaparkować centralnie pod, bo tu jest miejsce dla ludzi z małymi dziećmi. I tutaj pan siedzi w samochodzie, ale nie ma dziecka, ani fotelika, ale siedzi. Tu też jest miejsce dla ludzi z małymi dziećmi, no, ale ma to w nosie. Chwilę temu był pan, który miał srającego psa i udawał, że jego pies wcale nie sra. Chyba lecimy, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło jest pana znowu widzieć. A, jak to wygląda? A jak u pani jest? Która jest zakładka dzisiaj? Teraz jest 15 i ona jest od soboty, bo w sobotę miała być zmieniana. Mam duże szpary z tyłu między zębami. Nie sądziłam, że ten tutaj się strasznie. Dobrze, że mam irygator, bo on teraz naprawdę dużo daje. Chyba między górnymi zębami, tak? To tak, ma, tak, teraz tak. Powinno być między 6 a 7. Tak. I 6 a 5 po prawej, po lewej stronie, tak? Tak, tak. Na dole wydaje mi się, że nie. Tylko były górne zęby. Tak, na dole powinny były pójść do przodu, ewidentnie przednie zęby dolne. Tak, te też się wyprościły. Tutaj już ten dół to widać, że jest prostszy zdecydowanie, no bo one tak na siebie na owłas tak, nachodziły, tak, nie? Były stłoczone, teraz powinny być tak. Gdzieś na niewielkie przestrzenie też mogą być. Muszę sprawdzić, czy tu jest niewielka przestrzeń. Nie powinny być w tej chwili te zęby w kontakcie z dołem. Powinny być kontakty bardziej na zębach 4-5, bez nakładek. Bo w nakładkach raczej. No w nakładkach to zawsze. Zupełnie jest inaczej. Zupełnie jest inaczej, także wizualnie raczej nie powinny być jakiejś dużej różnicy z przodu. Oczywiście ona może być. To co ja mówiłem od samego początku, nakładki już same w sobie wtłaczają zęby boczne, także sprawdzimy.
Dobra, super. Zapraszam. Zobaczę, że ewidentnie tam około milimetra jest przerwa między szóstką a siódemką. Tak, ale już ten przód się jakby zmniejszyła ta różnica i to już zmienia w ogóle postać gryzienia czegokolwiek, bo ja nie byłam w stanie w ogóle ugryźć nic przed nimi zębami. Tak, jeszcze nic nie było w tym kierunku. Tak, właśnie, to jest naprawdę niewiele. Zanoszenie nakładek spowodowało, że doszło do wtłoczenia zębów bocznych, czyli do tak naprawdę obniżenia tego zrezu z tyłu. Plus dodatkowo jest przesuwanie zębów górnych szóstki, siódemki na tym etapie do tyłu i do góry. I to daje ten efekt, że na razie to się blokuje na piątkach, ale wizualnie ten zrys jest bardziej zamknięty. Czyli to jest na razie sam efekt nakładek, że one są. Tak. I jak piątka z czwórką też pójdą, to zrys się obniży. Następnie, kiedy będą się przesuwały zęby przednie, to będą one wychylały się, będą wychodziły bardziej, czy będą niżej, żeby były bardziej widoczne w uśmiechu. I wtedy zrys zostanie całkowicie zamknięty. Dobra, fajnie. Super, bardzo dziękuję. Proszę, dziękuję za informację odnośnie mojego syna, bo to też dla mnie bardzo ważne. A pan doktor się zna najlepiej na świecie. Super, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. I od razu się umawiam na ten 30 tydzień. Za 15 pełnych tygodni. Za 15 pełnych tygodni. To tam dziewczynom przekażę i ten. Gdyby było tak, że nie wiem, że będzie jakiś poślizg, to też to mieć na uwadze. Czyli nie trzeba przekazać, kiedy będzie nakładka 28 lub 29. Aha. Musi być 30. Musi być 30, dobra. Okej. Okay. Super. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Środa. Dobra. Okej, okay. No to tak zapisujemy. Taka godzina dopołudniowa. Tu się już dopasuje. Przepraszam, ale czy godzina 11.15? 11.15 jak najbardziej. Może być. To będzie kontrola. Tak. Kontrola plus, bo tam będzie jeszcze, tak? Tylko nie wiem jak to się nazywa. Stripi? Tak, chyba tak. Nie. To jesteś szybki. No. Pani imię przypomniała. Tomaszewska Marta. Tak jest. No my już po wizycie, właściwie to ja, bo chłopaki gdzieś tam chodziły, ale wszystko idzie zgodnie z planem. Przerwy między szóstkami, siódemkami będą miały jeszcze większe. Jeszcze większe? Jeszcze większe, tam są takie przerwy, że niesamowite. A to ci pokazywał na animacji, tak? Tak, widziałam wszystko na animacji. A to mi się to złączy? Tak, tak, potem się wszystko złączy. I bardzo było miło, bardzo się cieszę, wszystkiego się dowiedziałam. W 30 tygodniu. Słuchaj, w 30 tygodniu idziemy na wizytę. Za 15, no następną, no. Tak, i no. Wtedy będzie szorowanie zębów, taki stripping. Co to znaczy? On mówił, że będzie ci podcinał tak, zęby, tak, no. Tak. No to właśnie to jest, zbliża się wielkimi krokami. Weź to znieczulenie, to będzie strasznie boleć. Powiedział, że nie, że to jest nieprzyjemne, że to zrobimy delikatnie. On powiedział, że nie, wiesz co on powiedział? Że ściąganie kamienia nie boli. No to, ale nie robiłeś tutaj ściągania kamienia, kochanie. Więc wiesz, może zależy od fachowca. No może zależy. No. Jak ja robiłem dłutem, to bolało. Dłutem, no. I kilofem. No w każdym razie przyszła wizyta, może już być trochę bardziej stresująca. Natomiast super, wszystko wiem, wszystkiego się dowiedziałam, równie wyczerpująco. Też się dowiedziałam, że, czy można na przykład na jeden łuk ten aparat założyć i tak dalej, no nie? Bo o to pojawiało się masę pytań, jak to wygląda z tym jednym łukiem i zakładaniem na jeden łuk. I to jest generalnie kiepski pomysł. Cieszę się, jestem zadowolona, zostałam pochwalona. Pochwalam, zostaj za co? No, że dobrze wszystko idzie, nie? To ja odbieram to personalnie. Okej. Kocham cię bardzo. Chociaż w sumie to bardziej pochwalony został doktor, bo dobrze to wszystko zaplanował, a ja tylko dobrze dociłam. W sumie żadna tu moja zasługa. No. Ale to pokazywał ci tą animację znowu twoją, tak? Tak. I widziałaś, że tak jest, masz teraz takie szpary, tak. A później będziesz miała raz tyle? Tak, raz tyle. Raz tyle? Raz tyle. Tam to będę mogła sobie wsadzić chyba mały palec między te zęby. Co ty gadasz? No. No i teraz się one w ogóle, te tylnie zęby się mi nie stykają. Stykają mi się czwórki i piątki, jak dobrze pamiętam, nagrałam to. Więc tam się, te tylnie w ogóle są
nie stykające się. Teraz? No, w ogóle teraz, teraz się śmialiśmy, że są bardziej krzywe niż przed założeniem aparatu. To jeszcze mieli super kabaret. Taka sytuacja. No. Jedziemy do IKEA, jedziemy na pomidorówkę, bo Mikołaj kocha pomidorówkę z IKEA. Bardziej niż pomidorówkę mamy. W ogóle nie jest mi przykro z tego tytułu, synu mój. To jest mój pierwszy posiłek od rana. Nie miałam kiedy jeść. Mój mąż powiedział, że kocha pretzle z IKEA. Lidla. No są mega słone fajne takie. Mhm. Mi najbardziej pasują te kryształki soli tam takie. Mega to jest fajnie, jak się na to wpadnie. Taka niespodzianka solna. Bo to trzeba powiedzieć, że on kocha włożyć palec do soli i jeść tą sól. No tak, no jakbym tak mnie na noc zamknęli w bieliczce, to bym nie płakał. Raczej bym wszystko zalizał. No dokładnie. A jakby mało ludzi tam lizało te ściany. I ja też lizałam. Lizałeś ścianę? No co ty gadasz? No jak można być w bieliczce i nie polizać ściany, czy jest słona? No ale statystycznie jestem wyższy, więc chyba nie wiem jak to jest statystycznie, ile osób lizało na tej mojej płaszczyźnie, a ile twojej. Wiesz, czy na przykład więcej ludzi jest metr twojego wzrostu, czy więcej ludzi jest mojego wzrostu. Będziemy wiedzieć, czy częściej jest lizane twoja część, czy moja. No. Druga sprawa, jak długo utrzymują się te bakteria w soli? No. Sól zazwyczaj konserwuje. Więc nie wiem. Może tam czemu moja ślina do tych... na górę? Bo zawsze jedziemy na dół. Nie wiem, dlaczego pojechałeś. Wolę jechać na dół, bo potem będzie zimno.